Witam, to Aristeo na wyspie Tekro. I spróbuję zdobyć mapę. Pamiętam, że tu co najmniej dwie widziałem. Może nie tym razem. Równa siła. Czy tu jest mapa? Chyba tylko złoto. To nie. Tu jeszcze jedno miejsce było. A właśnie. Trochę silniej. Ale tu przynajmniej mapę zdobędę. Tu nic więcej nie ma. To może pokuszę się o to, ale jeszcze wpierw chcę zwiększyć sobie przed walką szał. O właśnie. 30 punktów. Na dobry początek. Będzie w sam raz. Podoba mi się umiejscowienie pułapki. Gdyż jest szansa, że ktoś z moich przeciwników w nią wpadnie. Tu może być ważne, żeby przyblokować. No dobrze. To smog chaosu. Na stanowisku. Dobra, a teraz tak. Szał. Zużyjemy go tutaj. I całkiem niezłe. Obrażenia zostały zadane. A wy może pozostaniecie, gdyż wolałbym, żeby to wszystko się odbyło bez strat własnych. Bijemy. Ale niestety to nie działa na latające jednostki, ta pułapka. Szkoda, że to oni tutaj nie spróbowali na tym stanąć, a ci no nic. Ja myślę, że nie ma co tutaj się za bardzo ruszać, tylko czekamy. To już bardziej ma sens. Podejdziecie bliżej, tylko to mnie niepokoi. Nie, no to tutaj zadam obrażenia. Gdyż chcę odblokować to pole, miśki niech zostaną. Oj, to mi się mniej podoba. Tylko mam nadzieję, że tak, jednak na smoku się to skupiło. Ty możesz tu przekazać jeszcze drugi oddech i pozostaniesz tu. Podejdziecie tu. I to może mieć sens. Nowatura i bardzo dobrze. Czyli tak,
na pewno to, i przywołam smoka chaosu, gdyż muszę blokować kapłanów, aby mi tutaj strat nie narobili w szeregach. No i cóż, warto będzie się zainteresować. O właśnie, tu byś mógł też dobiec w sumie, ale nie będziemy aż tak ryzykować. Cóż, czekasz. Smok. Nie no, tu uderzamy. Mam nadzieję, że hieny zawrócą i że zaatakują tutaj. A ty nic tutaj nie kombinuj. Okej, tak może być. Jest dobrze. Nie no, tutaj najlepiej będzie się w ogóle nie ruszać. Straty można zadawać i to nawet całkiem obiecujące. Dobrze, tracą czas. Zostajecie tutaj. Kasa, ale całkiem przyzwoita. Dobrze, kolejny skarb tu. Co prawda w ten sposób mogę odblokować kapłanów. Ale nie, bo to właściwie oni mogą się tu przejść. Więc tak, ty się po prostu na razie tutaj przeniesiesz. Może to? Albo tu? Niech będzie. Nie, ja wolę jednak tutaj dostać się do skrzyneczki. Oni aż taki duży strat raczej tutaj mi nie zadadzą, a przecież mogę wskrzeszać z pomocą moich inkwizytorów. Zostaniesz. Lepiej, żeby to oni pierwsi oddali strzał. Czekamy. Ciekawe, kogo zaatakują. O właśnie. No to ja od razu użyję wskrzeszania. I można by tu przyłożyć. Całkiem nieźle. Teraz tak, nowy skarb. Widocznie ktoś na nim stoi. To inaczej. Szału mam dosyć, żeby skończyć z nimi. Mam nadzieję, że nie przeżyją tego. A jednak przeżył. Ale nie ma problemu. Wycofasz się. Okej. Smok. Przemieścisz się tu. I osłabisz hieny. Pięknie w pułapkę wpadły. Tylko szkoda, że nie zginęły. Czekasz. I tu dobrym pomysłem będzie jednak zakończyć przygodę z nimi. Teraz muszę sprowokować hieny, żeby się tu pojawiły. A to dlatego, gdyż tu będzie na nie czekała pułapka. Ty się przemieścisz. I niech tak
zostanie. Ty również tu. Tak, a ty przelecisz. Tutaj. I mam nadzieję, że się skuszą. Może nawet tutaj bliżej staniesz. Dobrze. Ale przeżyły. Czyli, że jeszcze jedna tura jest jak najbardziej mile widziana. Może coś się zmieniło? Tu. Nic. Nie będziemy na razie tutaj zmieniać. Okej. Teraz pytanie brzmi, czy on zawróci. Ale bądźmy dobrej myśli, że nie zawróci. Próbujmy. Jak zawróci, będzie problem. Już nie wpadnie w pułapkę. Podejdź. Nie. Może właśnie skusi się bardziej, jak zobaczy tutaj moje jednostki. Okej. Ty też. I... jest. Świetnie. Kolejna ofiara. Traperki. Dobrze, a teraz trzymamy kciuki. Mapa. Nie no, taki syf. Szkoda. Czyli, że będę musiał jednak się tutaj pofatygować. A bardzo mi to jest nie na rękę. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym, tym razem uderzył.